dobry moi mili, witam się z Wami na moim kanale Rosemary Home na YouTubie. Dzisiaj opowiem Wam o designerskim bujanym fotelu Velvet Swing. Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka i sklep internetowy Here Design, w ramach którego można zakupić ten oto piękny fotel bujany Velvet Swing. Fotele bujane niewątpliwie ostatnimi laty wracają do łask. Wracają w zupełnie odmienionej formie. To nie są szteratanowe, piękne fotele, które pamiętamy z czasów przeszłości. To fotele, które są bardzo nowoczesne, z ciekawym wzornictwem, które doskonale pasują praktycznie do każdego wnętrza. Fotel bujany to idealny towarzysz relaksu. Nie dość, że pięknie wyglądają i dodają wnętrzu przytulności, bo są bardzo ciepłe w odbiorze, to dodatkowo można tutaj spędzać naprawdę długie godziny, odpoczywając, pijąc kawę, czytając książkę, oglądając telewizję, czy po prostu relaksując się każdego dnia. Ja również długo marzyłam o tym, aby w naszym wnętrzu pojawił się fotel bujany, na którym będę mogła się relaksować i kiedy zobaczyłam ten oto piękny, welwetowy swing w kolorze pudrowego różu, zauroczyłam się od pierwszego wejrzenia. Fotel Velvet Swing jest bardzo ciekawy, jeśli chodzi o wzornictwo. Właściwie to jest taka designerska perełka, bo z jednej strony, jak widzicie, jest bardzo nowoczesny, ale ma on również w sobie coś retro, coś, co nawiązuje do bardzo klasycznego stylu. Fotel Velvet Swing, jeżeli chodzi o fason, pasuje praktycznie do każdego wnętrza. My mamy wnętrze skąpane w nurcie glamour, z nutą modern classic, aspektami nowojorskimi. I on naprawdę świetnie się tu w to wnętrze wkomponował, ale zdecydowanie widzę go również w takich wnętrzach minimalistycznych, wnętrzach typu Japandi, wnętrzach skandynawskich, nowoczesnych. Myślę, że będzie naprawdę pięknie się prezentował. To, co w pierwszej kolejności przykuwa wzrok, kiedy patrzymy na ten fotel, to ta oto wielka, miła poduszka, która właściwie wygląda jak kołderka. Jak tutaj siadamy, zanurzamy się w nią, to po prostu odpływamy. Materiał, z którego została przygotowana poduszka, jest bardzo mięciutki, przypomina w dotyku aksamit. Na fotelu tym możemy bujać się również bez poduszki. Jej demontaż i montaż jest bardzo prosty. Zobaczcie, pokażę Wam to samodzielnie. Ta poduszka jest zapinana w formie guziczków po dwóch stronach, na dole, a także u góry. Jak widzicie, na tym fotelu możemy bujać się również bez poduszki. Fotel ten występuje w trzech wariantach kolorystycznych. My zdecydowaliśmy się na wersję w kolorze pudrowego różu, która jest ozdobiona stelażem w kolorze miedzianym. Występują również dwa inne fotele. Fotel w kolorze zieleni, szmaragdowej, naprawdę piękny, na chromowanym stelażu, jak i bardzo intensywny, elegancki granat, również na chromowanym stelażu. Chciałam Wam również pokazać płozo. One zostały wykonane z drewna bukowego, delikatnie barwionego i zostały one zamontowane do fotela za pomocą miedzianego stelaża. Jeśli przygotowany przeze mnie materiał spodobał Wam się, bardzo zapraszam do pozostawienia kciuka w górę, subskrypcji kanału, pozostawienia pozytywnego komentarza, podzielenia się materiałem, dodacie mi w ten sposób wiatru w skrzydła. Pozdrawiam serdecznie.